Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Marcinem Silvanowem o jego najnowszym kryminale Wiatr. Cześć Marcinie. Cześć Aniu, dzień dobry Państwu. Wieje dzisiaj strasznie, prawda? Tak, wieje, w dodatku też pada. Bardzo nas smuczyło to po drodze. To prawda. A powiedz, jakie emocje budzi w Tobie wiatr? Jakie masz wspomnienia, skojarzenia z tym zjawiskiem meteorologicznym? No, myślę, że mam w dużym stopniu te emocje takie neutralne, tak jak pewnie każdy z nas. W letni, upalny dzień jest to chwila wytchnienia, kiedy ten wiaterek nam powiewa gdzieś tam ponad głowami, czy porusza liście drzew nad nami. No, z drugiej strony może być zabójczym żywiołem, kiedy chociażby, nie wiem, zrywa dachy z domów. Więc no, jak wiele rzeczy w życiu, ma taką sobie chyba naturalną dychotomię. Tak to zależy od tego, co się nam akurat wydarza. Dokładnie. A wiesz, zapytałam ChatGPT, jakie emocje w ludziach może wywoływać wiatr i... Chcesz posłuchać, jak mi odpowiedziała sztuczna inteligencja? Jestem żywo tym zainteresowany. Żywo zainteresowany, no dobrze. No więc posłuchaj. Wiatr może wywoływać różne emocje u ludzi, zależnie od kontekstu i warunków pogodowych. Niektórzy ludzie mogą odczuwać pozytywne emocje związane z wiatrem, takie jak radość z chłodnego powiewu w gorący dzień, czyli to, co ty powiedziałeś dokładnie, uczucie świeżości, czy też ekscytację podczas wiatru wiejącego podczas aktywności na świeżym powietrzu. Ale z kolei inni mogą reagować na wiatr negatywnie, zwłaszcza gdy jest bardzo silny i powoduje kłopoty, takie jak zrywanie dachów. Ja nie wiem, ty chyba konsultowałeś, albo inaczej, ChatGPT z tobą konsultował chyba odpowiedzi. Zrywanie dachów, przewracanie przedmiotów, czy utrudnianie poruszania się. Silny wiatr może również powodować uczucie niepokoju czy niepewności u niektórych osób. I tutaj ChatGPT podsumował. Niezależnie od emocji, wiatr jest powszechnym zjawiskiem naturalnym, które ma wpływ na nasze codzienne życie i może wywoływać różne reakcje emocjonalne. No więc ty powiedziałeś, że neutralnie podchodzisz. Ja właściwie też czasami rzeczywiście to, co mówiłeś w gorący dzień, kiedy wieje wiatr, daje nam ulgę, tak? Przynosi ukojenie, ale też zdarza się rzeczywiście, że w nocą, kiedy ten wiatr mocno wieje, a jeszcze na przykład okna są nieszczelne, ten świst taki niepokojący, achalny w górach. No, nie doświadczyłem go, nie mam z tym doświadczenia z halnym jako takim, natomiast mam doświadczenie dosyć duże z wiatrem w górach, trochę wyższych niż nasze, takich kilkutysięcznych, no to powiem, że jest to dojmujące doświadczenie. Łącznie z tym, że pamiętam na pewnej przełęczy, kiedy spędzałem noc w namiocie, to tak się zastanawiałem, w którym momencie mnie zwieje. A byłem w tym namiocie i ja i jeszcze mój kolega, więc dwóch dorosłych mężczyzn, obciążaliśmy jakby ten namiot, ale wiało tak bardzo, że obawiałem się, że po prostu zostaniemy z tej przełęczy zdmuchnięci. Mimo śledzi, mimo dobrego, tak? Pomimo tego, naprawdę. Nieprawdopodobny wiatr, którego nigdy nie... Podobnego nigdy nie przeżyłem. Kiedyś jeszcze na żywo widziałem, jak człowieka dorosłego, 90 kilka kilogramów wagi, w jednej po prostu ułamku sekundy wiatr zdmuchuje z grani. To widziałem to na własne oczy. Na szczęście mężczyzna upadł tuż obok, ale no jakby został zbity z nóg. No tak, tak, przeżył. No to działo się 2 metry ode mnie. No to rzeczywiście miałeś dużo szczęścia. Znaczy, ja pamiętam, jak też chodziłam, tak rozmawiamy, o, pamiętam kiedy. No więc pamiętam, jak ja chodziłam po górach, rzeczywiście czasami się szło, tak jak mówisz, granią, ale szło się właśnie pod wiatr, to człowiek po prostu był w pół niemalże złamany, taki zgięty, prawda, żeby w ogóle przebijać się przez ten wiatr. No wiatr jest w ogóle tak obecny, nawet są różnego rodzaju powiedzenia tak towarzyszące, właśnie, znaczy opisujące ten wiatr. No, wiadomo, komu wiatr w oczy chociażby, tak? No, już tam można jeszcze takich pewnie parę innych tutaj przywołać. No dobrze, a powiedz mi, jakie emocje budzi wiatr w bohaterach twojej powieści? Czy biednemu zawsze wiatr w oczy? Czy też jak to jest? Czy mogą spać? No właśnie, i tutaj tak myślę, że w większości, chyba każdemu bohaterowi mojej opowieści, ten wiatr towarzyszący raczej nie kojarzy się z niczym dobrym, raczej napawa ich jakąś grozą, lękiem, strachem. Niepokojem jakimś? Niepokojem, a to ma też swoją taką naprawdę genezę, bo jest tam gdzieś przywoływana taka scena i to ona naprawdę tak naprowadziła mnie na ten wiatr, tego, że jeden z bohaterów stwierdza, że tam bodajże chyba jego ojciec nie mógł zasnąć, kiedy była pełnia księżyca.
Ja znam taki przypadek w swoim otoczeniu i to był dla mnie tak naprawdę punkt wyjścia do tego jakby zgłębienia sobie właśnie oddziaływania różnych zjawisk atmosferycznych na psychikę człowieka. Taki niby może niepozorny fakt, ale właśnie mnie do tego doprowadził. Natomiast później im bardziej zagłębiałem się tak w ogóle w to zjawisko właśnie wiatru, no to zacząłem też zdobywać takie informacje, czytać właśnie o takich sytuacjach, w których to ten wiatr się okazuje, co może powodować rozkojarzenie, niepokój, w niektórych przypadkach nawet samobójstwa. Wspominałeś, dzisiaj słyszałam, ale to już nie podczas naszej rozmowy, że na twoim ostatnim spotkaniu autorskim właśnie usłyszałeś historię, że w dniach, tak, kiedy wiał wiatr, wiadomo było, że będzie kolejny wisielec pewnie, tak? Gdzieś. Tak, no i gdyby to powiedział po prostu sobie jakiś tam człowiek przeciętny, tak zwany, no to można by sobie to albo włożyć między bajki, albo uznać jako... Zbagatelizować. Tak, jako jakąś mądrość ludową. Natomiast to powiedział emeryt policyjny. Powiedział to o tej sytuacji z własnego doświadczenia i co więcej, część osób obecnych wtedy na tym spotkaniu, a będących właśnie z tamtych okolic, potwierdziła, że faktycznie takie wydarzenia miały miejsce. Była cała seria, nie wiem w sumie ile to trwało czasu, czy to było rozciągnięte, nie wiem, na kilka miesięcy, czy na kilka lat. Z kontekstu wynikało, że chyba mowa o latach. No ale właśnie, kiedy wiało, to policjanci wiedzieli, że będzie wezwanie. Pełna prawidłowość. A jak z burzami? O burzach akurat ten funkcjonariusz emerytowany nie mówił, natomiast ale mam też tutaj właśnie inną historię związaną z moją rozmową z kolei już i z psychologiem, i z psychiatrą. Oboje czynnie wykonują swój zawód, zresztą pracują czy pracowali w szpitalu psychiatrycznym i oboje niezależnie zupełnie od siebie przywołali mi taką właśnie prawidłowość, która dotyczyła burzy. Mianowicie w czasie burzy część pacjentów odczuwała nasilenie objawów różnych, tak? Tych swoich chorobowych, tych różnych dolegliwości, z którymi tam w tym szpitalu przebywali. I było to podobno naprawdę bardzo zauważalne. Być może literatura fachowa w jakiś sposób to nazywa. Być może zostało to zbadane. Ja tak jak mówię, jestem laikiem, ale w tych rozmowach właśnie z tymi przedstawicielami nauki przywijał się wątek fal elektrycznych. No to jakby tych zagadnień. Nie chciałem tutaj jakoś wypaść niepoważnie mówiąc o tym, ale generalnie burza, tak, no więc wyładowania atmosferyczne, elektryczne, w mózgu też jakieś są fale elektryczne, ma to jakiś związek ze sobą tajemniczy, no ale... Na pewno ma. Ale to przecież nawet często przy prognozach pogody, które są prezentowane, nie wiem, czy to w telewizji, czy w radio, też słyszymy, że dla osób, które są wrażliwe, będzie ciśnienie wysokie, niskie, tak, może no to... I to trochę taki paradoks, bo mamy XXI wiek, powiedzmy, tak byśmy sobie przynajmniej chcieli niektórzy o tym myśleć, wiek nauki, tak jakby tego triumfu intelektu, a tutaj się okazuje, że jesteśmy wprost, czy w pełni nawet zależni może od sił przyrody i to jakiś niespektakularny zjawisk typu tsunami, które w jednej chwili niszczy życie, czy zmienia sytuację w danym miejscu globu, tylko po prostu pełnia księżyca potrafi na nas oddziaływać, wiatr potrafi na nas oddziaływać, czy też chociażby burza, tak? Czy nawet, nie wiem, zmiana ciśnienia, czujemy się senni, nie? Okazuje się, że jednak nasze związki, pomimo tego wszystkiego, że latamy w kosmos, to te nasze związki z takimi prozaicznymi zjawiskami przyrody są no, codziennie obserwowalne. To tylko pokazuje jakby, jak bardzo jesteśmy częścią natury, częścią świata. Jakby tak przy okazji może warto też powiedzieć, że dbajmy w takim razie o tę naturę, o tę naszą ziemię, no, żebyśmy jak najdłużej mogli żyć tak, jak żyjemy. I o siebie, bo to jest interakcja przecież zwrotna, tak? Nie działa w jedną stronę. Tak, tak, tak. W twojej książce nie ma rozdziałów. Wracamy do wiatru, jeśli nie zauważyłeś. Tak. Dostajemy od ciebie powieść, która jest utkana z wielu krótkich scenek, takich fragmentów, tak? I dzięki tym fragmentom poznajemy historię z wielu perspektyw. I dopiero w całości otrzymujemy ten pełen obraz sytuacji. I tak sobie pomyślałam, że to jest takie trochę tkanie gobelinu albo układanie skomplikowanych puzli, tak? A z drugiej strony, kiedy czytamy wiatr, możemy mieć złudne wrażenie, że skupiasz się na codzienności, na zwyczajnych sprawach, na zwyczajnych ludziach. W twojej książce nie ma superbohaterów, nie ma osób, które są jakoś, nie wiem, wyjątkowo popularne, znane. I właśnie, czy to był twój sposób na uśpienie tej czujności, tak, że jakby tutaj niby wszystko jest normalnie, a może to jest taka cisza przed burzą, kiedy nie wieje wiatr. Kiedy nie wieje. Gdybym musiał wybierać pomiędzy tymi dwiema możliwościami, wybrałbym instynktownie tę drugą, że jest teraz ciszy przed burzą. Natomiast i to nie do końca odczuwam jako najbliższe jakby tej idei przewodniej, tej powołania do życia tych konkretnych postaci i tych konkretnych ich przygód.
ile bardziej moje przekonanie co do tego, że to codzienność jest tak naprawdę tym, co potrafi nas najbardziej zaskoczyć. I mówię to z pozycji człowieka, który już 40 kilka lat po tej ziemi przechodzi, lat wykonuje zawód detektywa. I chyba oba te doświadczenia, nakładając się na siebie, powodują to, że coraz częściej właśnie mówię nie wiem, mówię tutaj o ocenie motywacji innych ludzi. To nasze życie codzienne, to w nim właśnie najwięcej różnych rzeczy się na dobrą sprawę dzieje. Takich sytuacji, powiedzmy, pomnikowych jest ileś tam. Mówię tu o jakichś sytuacjach doniosłych, jakichś przełomowych. Natomiast codzienność to jest coś, co z definicji wydarza się codziennie. I to w tej codzienności rozgrywają się też zbrodnie, które pojawiały się na kartach tej powieści, ale i te zbrodnie, o których możemy czytać niemalże codziennie w mediach. Mm-hmm. A możesz słuchaczom naszego podcastu naświetlić nieco fabułę tej powieści? No bo nie jest to też typowy kryminał, znaczy może typowy. Jest to książka, w której od samego początku wiemy, kto zabił. To tak, to w zasadzie wiadomo. My czytelnicy wiemy. Mhm. A policja? No policja nie. No i właśnie tutaj mamy taką okazję, powiedzmy, że taką konwencję troszeczkę jakby filmową. Tak przyznam, że też pisząc, że tak czasami próbowałem sobie to wyobrażać, jak te sceny wyglądają. No więc mamy tę sytuację, w której mamy te swoje oczy odbiorcy, który widzi, kto zabił. A jednocześnie widzi, że policjanci tego nie wiedzą i mamy okazję na kartach kolejnych tej powieści obserwować właśnie ich drogę dochodzenia do prawdy. No, finalnie skończy się to tak, że dojdą do tego, kto zabił, natomiast jakby to, co się wydarza po drodze, wcale na to nie wskazuje. Jest podejmowany cały szereg jednych trafnych tropów, cały szereg z kolei innych zupełnie mylnych, prowadzących gdzieś tam na manowce. No jak to ma miejsce w takim codziennym śledztwie? No tak mniej więcej to śledztwo każde w zasadzie wygląda, że część tropów prowadzi donikąd. Konsultowałem też, pisząc tę powieść, różne niuanse z emerytowanym policjantem. Ale to nie ten, co był na spotkaniu. Nie, to nie ten. Zresztą gdzieś tam na jednej z ostatnich stron dziękuję mu za pomoc właśnie przy tych konsultacjach książkowych. Do czego to miało prowadzić? Że nie ma śledztw, które bezpośrednio prowadzą do celu, że zawsze gdzieś tam są jakieś tropy, które na manowce wyprowadzają śledczych. To, co powiedziałem, to jakby tytułem ogólnego zarysowania fabuły, natomiast tutaj mamy wyjściowo, mamy jedne zwłoki, mówimy o zwłokach młodej kobiety, która zostaje znaleziona w lesie, w pobliżu pewnej niedużej miejscowości, no wsi właściwie, niedaleko Białegostoku. I co się okazuje, w tym samej wsi już z kolei w jednym z domów znajdują się zwłoki mężczyzny. No, klasycznie, pozornie dwie niezwiązane ze sobą śmierci, aczkolwiek z drugiej strony, skoro w tak niedużym odstępie czasu i tak naprawdę też i metrów pojawiają się dwa trupy, no to może jednak jest jakiś z nimi związek. No i następuje cały szereg różnego rodzaju sytuacji, w których to komisarz Mirosław Grodzki, bo tak się on nazywa, wraz ze swoimi kolegami próbuje dociec, czy jest jakiś związek pomiędzy tymi dwiema sytuacjami, no i przede wszystkim, kto zabił. Mhm. A powiedz mi, jaki jest Mirosław Grodzki? Jakbyś miał go opisać? Poza tym, że go pewnie polubiłeś, co? Ja go polubiłem, to tak. Natomiast jak się już dowiaduję od pierwszych czytelników Wiatru, to chyba nie tylko ja go polubiłem. Wydaje się, że chyba postać ta wzbudza sympatię. Jest komisarzem policji, ale nie takim rasowym. Przez rasowy to rozumiem tutaj, że ma złamany życiorys. W pewnym sensie ma, jest mężczyzną samotnym, no więc tutaj mu się nie poukładało. Ale jest po przejściach, czy... No i on też ma swoją opowieść. On kilkadziesiąt lat wcześniej spotkało go wydarzenie tragiczne. Jego narzeczona wtedy, osoba, z którą planował związać się na całe życie, no, zginęła w wypadku. Wypadku, który on podejrzewał, że jednak wypadkiem nie był. No ale nie było na to dowodów, a on wtedy był młodym człowiekiem. Zresztą to była ta motywacja, która powodowała, że trafił do policji, bo chciał, tak sobie myślał, że może kiedyś będzie miał możliwość wyjaśnienia śmierci tej swojej narzeczonej. Czy to się udaje w tej książce? W tej książce się to nie udaje. W tej? No właśnie, a w kolejnej? A w kolejnej tak, no ten wątek zostaje pociągnięty, ale to na razie zostawmy, bo kolejna książka to jakaś tam przyszłość. Natomiast tutaj poznajemy Mirosława właśnie jako takiego faceta po 40, z tym bagażem doświadczeń, który spowodował, że dziś jest osobą samotną, jest mężczyzną samotnym, ale ma bardzo duże mieszkanie. Taki detal, ale może wskazywać na to, że ktoś się w tym jego życiu pojawi. A, widzisz, to już to przewidziałeś rzeczywiście. A długo, powiedz, pisałeś tę książkę? W tym momencie dokładnie nie pamiętam, natomiast wydaje mi się, że to było kilka miesięcy i tak bardziej 9 niż 2. Mhm. No powiedz mi teraz, bo to jest twoja druga powieść. I czy drugą książkę pisze się łatwiej,
czy trudniej niż tę pierwszą. I, no właśnie, bo tę pierwszą to pewnie od lat się nosi w głowie, tak? Już ma się gdzieś tam to wszystko poukładane, no a potem pierwszą się napisze i, no i trzeba coś pomyśleć nad drugą. Jak to oceniasz? Drugą pisałem się o tyle łatwiej, że sobie przyjąłem taki sposób konstruowania narracji właśnie, żeby każdy z bohaterów w zasadzie miał równe prawo głosu. Tak to zostało już zauważone przez którąś z osób recenzujących tę książkę, już nie pamiętam kogo dokładnie, natomiast faktycznie to ma miejsce, że czasami można sobie tak stracić orientację, kto jest tam głównym bohaterem, ponieważ tak bardzo demokratycznie ci bohaterowie zostali przeze mnie jako autora potraktowani. Niemalże każdemu z nich poświęcam równą ilość czasu i zaangażowania w to, aby poznać jego emocje, jego codzienność. I z tego powodu właśnie ten zabieg spowodował, że pisało mi się to ciekawiej i chyba łatwiej jednak niż pierwsza książka. No, nie możemy zapomnieć, ja i słuchacze, że piszesz, ale też wciąż pracujesz jako detektyw, tak? I czy praca zajmuje ci dużo czasu w tej chwili? Jak to wygląda? Czy jednak to pisanie już coraz bardziej się rozpycha? Znaczy, no, pisanie rozpycha się z tego względu, że jest bardziej wymagające czasowo, więc w tym sensie się rozpycha. Natomiast no, jakby zawód detektywa wciąż jest dla mnie jednakowo angażujący, no ale jak to w każdym własnym biznesie, jak to się mówi, to są różne okresy nasilenia prac, więc jakby tutaj nie mam stałego jakby grafiku, który powoduje, że wiem, jak moja doba wygląda. Natomiast wiem, jak będzie wyglądał zawsze wieczór. Wieczór będzie wyglądał identycznie, kiedy w mieszkaniu zgasną światła, a bliscy pójdą spać. No wtedy rozświetli się ekran mojego komputera, bo to wtedy właśnie przystępuję do pisania. A za oknem będzie wiał wiatr. Czasami tak, ale mam dosyć grube i solidne okna, więc nie jest aż tak dotkliwe. A powiedz mi, czy w tej powieści znalazły się jakieś wątki, które miały swój początek w prawdziwym życiu? Tak, cała oś jakby tej historii, czyli właśnie mężczyzna, który po latach 20 wychodzi z więzienia, to mężczyzna, który w moim życiu osobistym, a właściwie zawodowym, też któregoś dnia wyszedł z więzienia. On również odsiadywał wyrok za zabójstwo. No i tutaj te podobieństwa wprost się ukończą, bo ten mój bohater, no potem jeszcze dwukrotnie zabił. Tutaj mężczyzna, który wychodzi po odsiedzeniu kary więzienia, nikogo nie zabija, natomiast jest wplątany w zabójstwo, staje się niejako naturalnym kandydatem na podejrzanego, a później oskarżonego. Zresztą sam to w pewnym momencie stwierdza, orientuje się. No tak się fakty układają, no. Któż by szukał gdzieś tam sprawcy daleko, skoro to on był przy zwłokach jako ostatni. I jednocześnie mężczyzna z takim zapleczem, z takim przejściem, z jakby bagażem doświadczeń, z taką historią, nie? No tak. A tamten człowiek, wiemy, co siedzi znowu w więzieniu, tak? A tak, a tamten wiemy, że szczęśliwie najprawdopodobniej się chyba już tutaj nic nie zmieni i resztę swoich dni spędzi w więzieniu. Czyli już pewnie nikogo więcej nie zabije, miejmy nadzieję. Chyba, że siebie. A powiedz mi, to czy te wszystkie zlecenia na przykład to są od osób prywatnych, te, które ty dostajesz jako detektyw, czy na przykład właśnie może policja cię prosić o pomoc? Jak to wygląda? Czy policja czasem prosi o pomoc prywatnego detektywa? Czy nie powinnam tego pytania w ogóle zadawać? Znaczy ja mogę mówić tylko o swojej perspektywie. Nie wiem, jakie są doświadczenia moich koleżanek i kolegów po fachu w całej Polsce. Natomiast moje jest takie, że nigdy mi się nie zdarzyło, aby policja prosiła mnie o pomoc. Ale też, żeby to jakby dobrze wybrzmiało, to nie jest tak, że też jest pomiędzy nami jakaś wrogość. No nie, nie ma. Nigdy też tego nie doświadczyłem. Po prostu, no chyba te współprace tak kompetencyjnie się tutaj nie uzupełniają, aby taka konieczność następowała. Nie, bo tak jak mówisz, że poznałeś tego człowieka, który właśnie wyszedł z więzienia i popełnił kolejne zbrodnie, to się zastanawiałam, kto daje takie zlecenie? No tego dokładnie powiedzieć nie mogę, natomiast później, ale to też jest taka pewna ciekawostka, bo ja po latach dopiero kilku dobrych się dowiedziałem, że faktycznie w tamtym czasie pracowała też policja przy tym. No, ale to była niespodzianka dla mnie też totalna. Warstwy podskórne ukazały się jesienią 2022 roku, tak? Teraz wiosną 2024 miał premierę Wiatr. Te książki dzieli nieco ponad półtora roku. Jak bardzo zmieniło się twoje życie w tym czasie, powiedz mi. Na plus i na minus. No myślę, że tak naprawdę to chyba niewiele się zmieniło. Jestem coraz starszym człowiekiem, starszym i metrykalnie, ale też chyba doświadczeniem. I tutaj tak bym chyba powiedział, że jest zmiana na plus. Dostrzegam chyba tak, może to nie jest zbyt obiektywne, znaczy na pewno obiektywne nie jest, ale dostrzegam taką zmianę, która wraz z upływem tego czasu powoduje, że chyba spokojniejszy wewnętrznie jestem, przynajmniej w pewnych aspektach. No właśnie i chyba coraz większą mam wyrozumiałość dla ludzi innych.
coraz rzadziej oceniam, a chyba nawet, znaczy nie mówię tu o odruchowych sytuacjach, nie wiem, na parkingu, tak? No, wtedy jesteśmy skłonni do raczej szybkich diagnoz, czy ich zachowań. Natomiast spontanicznych, tak. No. Natomiast tak ogólnie, z założenia zauważyłem, że po prostu nie mówię o ludziach. Że są tacy czy inni po prostu, bo mam świadomość i to właśnie, to co powiedziałem też już wcześniej, że to pewnie wynika trochę z wieku, ale też i trochę z zawodu i z moich zleceń, różne raki, które wykonywałem. Takie spektrum motywacji kieruje nami jako ludźmi. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło temu człowiekowi w jego życiu, w jego być może ostatnich godzinach, ale być może ostatnich latach, że postępuje w ten, a nie inny sposób. Tak jak już tu dzisiaj w innej rozmowie powiedziałem, no mamy człowieka, który potrafi własnym ciałem kogoś zasłonić, tak, ale mamy człowieka, który potrafi skrzywdzić swoich najbliższych, tak, mamy, to są ludzie żyjący pośród nas. Co się takiego dzieje, że tak w różny, tak w bardzo różny sposób postępują? Mm-hmm. To jest jedna wielka zagadka. Tak, tak. Znaczy ja też myślę, że ocenianie ludzi w momencie, kiedy mamy tak naprawdę tylko wycinek z ich życia, co więcej, nie jesteśmy w ich głowie, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie poznać tej motywacji, o której ty wspominałeś, no to rzeczywiście może być dla nich bardzo krzywdzące. Tak, no też jakby tylko też no, łatwo wpaść tutaj w pułapkę takiego w ogóle zawieszenia się, no bo nie wiadomo, kto jakie miał dzieciństwo, więc nie możemy o nim nic sama złego powiedzieć, kiedy powiedzmy sytuacja w sposób jednoznaczny wskazuje, że można go potępić tu i teraz. No ale tu już wchodzimy w jakieś tam niuansowania, więc to zostawmy. Natomiast no, jestem zafascynowany w ogóle ludzkim życiem jako takim, jakby jako kondycją w ogóle, jako człowieka, psychiką. Wydaje mi się, że przynajmniej w pewnym zakresie dałem temu wyraz w wietrze w tej książce, że udało mi się to, tak przynajmniej takie do mnie głosy trafiają, właśnie pokazać to właśnie zniuansowanie, tę różnorodność różnych stanów psychicznych, które człowiekiem rządzą. To skomplikowanie naszych emocji, naszego życia. No właśnie, pytałam cię o te twoje zmiany w życiu na przestrzeni ostatniego półtora roku i nawet ja mogę kilka rzeczy wymienić, których ty nie wymieniłeś. To chętnie posłucham. Proszę bardzo, gotowy? Tak, proszę. Podcast w radio. Tak, faktycznie, no, nie zauważyłem. Bodajże w maju lub czerwcu ubiegłego roku dostałem taką propozycję, możliwość współtworzenia właściwie, no tworzenia w sensie scenariusza, natomiast współtworzenia w sensie prowadzenia podcastu radiowego w Radiu Białystok. Nosił on nazwę, bo został sfinalizowany ten pomysł, Kryminalne Zagadki Podlasia. Jest to cykl, do którego kiedy to przystępowałem, to tak sobie pomyślałem, że 10 odcinków to będzie wyzwanie ponad moje siły. Ostatecznie ile? Ostatecznie skończyliśmy na odcinkach 30 i prawdopodobnie gdybym bardzo chciał, aczkolwiek myślę, że ucierpiałaby na tym już trochę jakość tych odcinków, to tych 30 kilka by powstało, natomiast podszedłem do sprawy, uważam, że uczciwie na tych 30 to i tak nie jest mała liczba spraw kryminalnych z Podlasia. Ten cykl zamknęliśmy. Można ich gdzieś posłuchać? Na pewno na stronie Radia Białystok, tam w formie online jest to do odsłuchania, natomiast na wszystkich platformach podcastowych widziałem, że jest to na YouTubie czy na Spotify, więc bez problemu jest to do znalezienia w sieci. Kryminalne Zagadki Podlasia, tak się to nazywało. No dobrze, to już mamy pierwszą autopromocję. Spotkania autorskie. Miałeś wcześniej spotkania autorskie, jak nie pisałeś książek? A nie miałem. Czy miałem? Nie miałem, chyba że jako gość. Natomiast jako, dobrze. Znaczy jako gość w sensie widowni, czytelnik. Publiczności, jako czytelnik, tak. Natomiast jako ten, który coś mówi, to nie. Jak się czujesz na tych spotkaniach? Bardzo dobrze się czuję. Na takich spotkaniach ja uważam, że spotkania takie właśnie, czy chociażby też targi, książki, na których już czy to w Białymstoku, czy to w Warszawie miałem okazję być, to jest to jakby chyba takie trochę zwieńczenie zawodu tego. Wisienka na torcie. No to jest fantastyczna sprawa, móc się spotkać z ludźmi. Fantastyczną sprawą jest to, kiedy ci ludzie do ciebie podchodzą, wiedząc do kogo idą. Nie? Jakby nie muszę się przedstawiać, tak? Tylko właśnie wiedzą, że i przychodzą do mnie i chcą do mnie podejść. Piękna rzecz. No. Chcą porozmawiać, chcą się podzielić emocjami, z jakimi zostawiłeś ich po lekturze wiatru na przykład. Na przykład, ale są to też osoby, które właśnie chociażby na targach książki w Białymstoku podchodziły do mnie, bo słyszały mój głos w radiu. To było też ciekawe, że tą drogą do mnie ludzie trafili. No wiadomo, że to może w całej Polsce to nie robi takiego wrażenia jak tam lokalnie na Podlasiu, bo o tym opowiadałem w radiu, no ale tak, to bardzo przyjemne momenty. A czy jesteś rozpoznawalny w Białymstoku i właśnie na Podlasiu?
To na pewno za dużo powiedziane, natomiast są pewne, myślę, że grupy ludzi, wśród których tak. No ale to chyba generalnie o to chodzi, chcąc docierać ze swoją twórczością, no, książkową głównie, tak, no, ten podcast się tak trochę wydarzył przy okazji, no to jakby nie ma innej drogi do tego, tylko trzeba bywać i się pokazywać, no do tego się dąży. I nagrywać podcasty. Też, no swoje chociażby, bo swój też nagrywałem, ale na razie go zawiesiłem. Tak, no miejmy nadzieję, że wrócisz. A powiedz mi, zadowolony jesteś z tego, jak czytelnicy przyjęli wiatr? Tak, no te głosy, które już są pierwsze, to naprawdę są pozytywne i budujące. Bardzo mnie cieszą. Oczywiście są też negatywne, no ale tego się nie da uniknąć. Natomiast chyba tych jest dojmująca większość, tych pozytywnych, więc no czekam, co to się dalej wydarzy, jakie te głosy będą dalej w późniejszym okresie. Natomiast wydaje mi się, że no póki co się to jakoś broni. Mm-hmm. Na Empiku sprawdzałam, Empik.com masz 5 gwiazdek na możliwych. 5. Czyli maksa. Z kolei na Lubimy Czytać masz 7,9 na 10, więc to też uważam, że jest całkiem dobry wynik. Ale widać też, że w porównaniu z debiutanckimi warstwami podskórnymi książka jest dużo wyżej oceniana. I że recenzenci doceniają, i tutaj zacytuję, też ogrom twojej pracy włożony w samodoskonalenie. Więc niniejszym ja ci też gratuluję. Powiedz mi, jak pracowałeś nad tym swoim warsztatem, możesz zdradzić? No właśnie, no to jest ciekawe, bo nijak nie pracowałem. To jest ciekawe, bo nijak nie pracowałem. Wydaje mi się, że ta różnica w jakości wynika też tak na dobrą sprawę w różnicy podejścia do powieści samej w sobie, tak? Do tego, co chcę powiedzieć. Jak ono się różniło, to podejście twoje? No chociażby w warstwie bohaterów mamy głównych bohaterów. No tutaj w Wietrze mamy komisarza policji, no wcześniej mieliśmy prywatnego detektywa, więc sobie inaczej zupełnie tę postać jedną. Tak, Piotr Rajski, tak się nazywał. No, tak, tak. Więc dwóch różnych bohaterów, dwie różne sytuacje, w których obaj się znaleźli. No myślę, że to chyba w głównej mierze warunkowało. No jeszcze ten pomysł narracyjny, o którym powiedziałem wcześniej, tak? Czyli, że w Wietrze my widzimy świat wieloma oczami, natomiast w warstwach podskórnych ten świat jest bardziej oczami, który towarzyszył bezpośrednio głównemu bohaterowi. No myślę, że ta narracja Wietrzy jest jednak na korzyść, no, ale z drugiej strony też spotykam ludzi, którym z kolei warstwy się bardziej podobały, więc jakby to... Nigdy nie dogodzisz wszystkim, prawda? Mhm. Oczywiście chciałoby się, natomiast chyba, jak to te przysłowie mówi, no jeszcze się taki nie urodził, który by właśnie to zrobił, nie? Czyli nie dogodził. No już kolejny ten mamy w tym spotkaniu przysłowie, tak? No tak, ale one się nie wzięły znikąd, one są jakąś tam mądrością. No, ludową. I nie tylko, jak się okazuje. Widzisz, aż się ja teraz wybiłam. Warstwy podskórne, czytelnik. Wiem, chciałam cię zapytać, no bo skoro mówisz, że Wietrze właśnie poznajemy tę historię widzianą oczami wielu bohaterów, tak, których starałeś się demokratycznie bardzo potraktować. Jak tworzyłeś tę historię? Czy najpierw stworzyłeś historię oczami jednej osoby, potem drugiej, potem to pociąłeś, pomieszałeś? Jak to było? To teraz tak dokładnie, to musiałbym się bardzo przypomnieć sobie, jak skupić, żeby to sobie przywołać. Aha. Natomiast wiem, jakie były w ogóle początki, to były takie, że chyba właśnie tak, że chyba trochę to było tak jakby przedmiot. Jakby historia została trochę potraktowana jak rzecz, na którą patrzę sobie najpierw z tej strony, a potem przychodzę kilka kroków obok i patrzę sobie na nią jeszcze z innego poziomu, a potem wykonuję jeszcze jakikolwiek inny ruch, który pozwoli mi spojrzeć na nią z innej perspektywy. To tak mówiąc bardzo ogólnie ona na początku powstawała, no a potem jakby cała reszta była już konsekwencją takiego stanu rzeczy, do którego musiałem się dopasować. Początek był taki, że jeszcze byłem w stanie utrzymać w ryzach i w jakimś takim ogarnięciu rozumowym ilość tych wątków, które się wydarzają. Natomiast później już z upływem czasu musiałem sobie zacząć to spisywać po prostu, bo to początkowało mi jakby sekwencję kolejnych wydarzeń. Inna sprawa to taka czysto pragmatyczna, dużo łatwiej do pisania się zasiada każdego dnia, jeżeli chce się, aby te postępy się dokonywały. No to dużo łatwiej było mi, widząc plan, no to widziałem, że dzisiaj scena taka i taka, dobra, siadamy i piszemy. Nie? Na pewno w ten sposób było mi prościej. I te sceny miałeś sobie spisane gdzieś, jakiś miałeś notatnik, tak? Czy... Znaczy notatnik to nie. Miałem taki potężny, taką płachtę papieru, bo w notatniku musiałem przekładać kartki i pewnie bym się zagubił w ten sposób, natomiast uznałem, że mając taką jedną wielką płachtę, jak to podobno Napoleon kiedyś miał, no to sobie jakby jeden rzut oka już widziałem, że na tej mapie myśli się znajduje. A ta płachta na ścianie wisiała, czy na biurku? To chciałbym, żeby wisiała na ścianie, ale w moich warunkach lokalowych wyglądało to tak, że to na biurku u córki w pokoju leżała ta mapa. To może powinieneś się zamienić na lokal z tym twoim komisarzem, co?
A no tak, nie, nie, to bez przesady, czy tam nie, no, nie, aż tak nie ma powodu do narzekania, no ale to proza życia była taka, no że to nie mam biura, w którym pracuję, pracuję w mieszkaniu, więc siłą rzeczy. Rodzina. Czy rodzina Marcina Silvanowa, słuchaj, jest dumna ze swojego męża, taty? Bardzo. I to jest coś, za co jestem i im wdzięczny, i nawet chyba trochę zakłopotany tą sytuacją, bo jakby zaczynam teraz coraz bardziej rozumieć, że faktycznie takie coś jak duma z kogoś, to ma tutaj miejsce. No widziałem ostatnio takich kilka scen właśnie a propos moich dzieci, które dawały temu wyraz. No jest to chyba nawet na swój sposób krępujące. Tak. Ale dla chyba mnie, też tak? Bardzo, bardzo poruszające i wzruszające, prawda? No jest. I chyba bym zmienił jednak temat, bo się rozkleja. No, ja już też powiem ci, że tak trochę... No. No, ale tak jeszcze pozostając w tym temacie, to ja tylko przeczytam dedykację. A proszę, dobrze, pewnie. Mogę przeczytać tak, dedykację? Tak, jak najbardziej. Żonie niezmiennie z wdzięcznością. No i tutaj właśnie, no, pozycja mojej żony, mojej Oli, nie zmienia się. Od lat towarzyszy mi jako pierwszy czytelnik tego, co napiszę. Właśnie też o to cię chciałam zapytać. Super. Wiesz, jest tak, że moja żona bardzo, bardzo dużo czyta książek. Są ogromne ilości ich. No, myślę, że tutaj siłą rzeczy ma też jakoś ten gust wyrobiony. Na podstawie różnych poleceń, których ona dokonywała, poleceń lektury, wiem, że ten gust mamy zbliżony. Może nie identyczny, ale jednak bardzo zbliżony. Jeżeli żona mi coś rekomenduje jako dobre, to takie to będzie. Do tej pory na jej poleceniach nie zawiodłem. W drugą stronę to chyba rzadziej działa, bo ja mniej czytam niż ona. A na ty pewno. Piszesz. No tak, poza tym jednak trochę inną literaturę czytam ja, tak wyjściowo. Ale to ona zawsze mi towarzyszy, kiedy coś tam napisze i jej pierwszej daje to do czytania. No więc dlaczego miałbym jej za to nie podziękować? Poza tym, no wspieram ja też jakby tak w takim sensie, że no nieustannie mnie zachęca do tego, aby walczyć o tą swoją pozycję na tym rynku, jakoś się tam przedzierać. Zachęca mnie do tego właśnie. Bardzo to piękne. Sobie myślę, że tak jak opowiadasz, to czuję, że to jest nie tylko miłość, ale też jest i przyjaźń. Jest dużo bardzo ciepła, takiego właśnie zrozumienia, wzajemnej troski w tej waszej relacji. No, chyba tak jest i chyba tak to tylko podsumuję, że tak, potwierdzam, tak właśnie jest. To tylko pozazdrościć, każdy by tak chciał pewnie, co? No, ale czy to samo nie przychodzi, też jeszcze dodajmy, prawda? O to trzeba dbać każdego dnia. No tak, ja myślę, że mam troszeczkę więcej jednak do powiedzenia na ten temat niż przeciętny człowiek na zasadzie mojej profesji i prywatnego detektywa, no bo tutaj część zleceń, która dotyczy no, tych spraw tak zwanych małżeńskich, czy partnerskich w ogóle, no to cóż, no jest ich całkiem sporo, ja jej też już sporo wykonałem, no więc jakby tych różnych możliwych wariantów sytuacji ludzkich pomiędzy dwojgiem ludzi dorosłych, no jest cała masa, tak, więc jakby tym bardziej doceniam to, że może być w domu tak jak jest w moim, że w żonie mam oparcie, a nie właśnie jakoś tam jakieś kwestie konfliktu, czy jakieś niewierności, czegoś takiego, no nie zazdroszczę w każdym razie części moich klientów. A teraz ja coś zacznę, ty dokończysz, dobra? Kiedy do mnie mówi wiatr. To do mnie z kolei mówi Pich, czyli Adam Piechocki. Ale nie sam. No nie sam. No tak, tak, tak. To teraz chyba w takim razie już jakby dawno minął ten czas, kiedy trzymaliśmy to w tajemnicy. Już można to powiedzieć głośno za czas jakiś. No już Pich tam gdzieś rozpowszechnia informacje. No... Czołowy muzyk hip-hopowy polski, człowiek legenda, no też zbliżony do mnie PESEL-em, więc z tego względu chociażby ta legenda również zaproponował mi jakiś czas temu współpracę, która sfinalizuje się w ten sposób, że za miesiąc, półtorej mniej więcej w tych ramach czasowych ukaże się takie ciekawe wydawnictwo, ciekawe, bo nowatorskie na polskim rynku, bo będzie to z jednej strony wiatr, który już tutaj mamy, natomiast będzie mu towarzyszyła też płyta. Płyta 5 czy 6 bodajże utworowa, tak zwana epka, tak dobrze to epka, epka tak, się na to chyba mini mówi. Mini album, ale epka. Taki mini album. Tych mówi epka na no, to. No właśnie. Cokolwiek to znaczy. No i to będą to utwory inspirowane wprost moją książką, więc no, przygoda niesamowita dla mnie jako dla autora. Znając dotychczasową twórczość Picha, to myślę, że to będzie naprawdę coś solidnego i wartościowego. No bardzo jestem ciekawy. Już pierwsze dźwięki słyszałem tego i wiem, jak to wypada. No wypada świetnie. No. Czyli tak, 15 maja mieliśmy premierę książki, chociaż przedpremiera była dostępna chociażby na targach książki w Białymstoku. No i liczymy na to, że do końca czerwca ukaże się ten mini album, tak? Picha i DJ Kreona. No bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Bo no... jak też państwo przyjmą?
Takie połączenie. Znaczy tak, no tutaj jestem o tyle spokojny, że publiczność ta, która słucha Picha na co dzień, no to nie będzie zawiedziona, będzie zachwycona tym, że wydaje kolejne swoje wydawnictwo. Widzę, niedługo się ukazuje jego płyta na dniach dosłownie. Najnowsza jego solowa płyta, to widzę z jakim entuzjazmem jest to przyjmowane, to wydawnictwo, więc jakby idąc za tym, no spodziewam się, że nie inaczej będzie w przypadku tego naszego, powiedzmy, wspólnego projektu, a przynajmniej na to liczę. Ale mówisz właśnie, że to Pik do ciebie przyszedł, tak? Bo się zastanawiam właśnie, kto wpadł na ten pomysł, żeby połączyć dwa w sumie troszeczkę odległe światy. No spotkaliśmy się po tam, można by powiedzieć, nawet długich latach gdzieś tam niewidzenia, gdzieś nasze się drogi wcześniej już tam przecięły. Tak bardzo, bardzo uzarania to gdzieś tam się przecięły w drugiej połowie lat 90., kiedy to miałem tak okazję, powiedzmy, współtworzyć, a na pewno towarzyszyć troszeczkę powstawaniu czy rodzeniu się sceny hip-hopowej w Polsce, w Białymstoku, przepraszam, w Białymstoku, choć może nie wyglądam. To powiedz. No tak, tak było. Ja w czasach nastoletnich zajmowałem się między innymi grą na gitarze basowej, a moi koledzy, którzy już nieistniejącą formację wtedy tworzyli białostocką, jedną z pierwszych tych hip-hopowych, poprosili mnie, abym najpierw towarzyszył im w studiu nagraniowym właśnie jako basista. Klangowałeś? Nie, akurat tej techniki nie używałem, ale chociaż w jednym z utworów, tak, faktycznie tam było trochę klangu, to prawda. Natomiast potem z tych nagrań wzięły też koncerty, bo na koncertach koledzy chcieli, abym z nimi występował, potem jakiś tam kolejny skład jeszcze poprosił mnie o to, żebym im towarzyszył, więc w zasadzie reszta muzyków się zmieniała, ja na scenie pozostawałem jako taki dyżurny basista wymienny. No ale to też jakby z tamtego okresu czasu pozostał we mnie ten sentyment do hip-hopu. To nie jest muzyka, której słucham na co dzień, natomiast gdzieś tam u zarania we mnie ona jest, wciąż mi jakoś tam towarzyszy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że hip-hop ma chyba w sobie coś z punk rocka, ale punk rock to jest ta muzyka, która mnie z kolei konstytuowała jako człowieka. A masz w domu gitarę basową i piec, czy nie masz? No i tutaj ze wstydem muszę spuścić wzrok i powiedzieć, że tego wszystkiego już nie mam. Zajmowało to bardzo dużo miejsca, bo miałem taki duży wzmacniacz. A trzeba też było zrobić makietę książki, więc albo, albo. No albo, albo, tak. No pozbyłem się też tego, jakby też przestałem grać. No. Chociaż spotkałem niedawno właśnie na targach książki chłopaka, z którym przez pewien czas tworzyliśmy taką kapelę, powiedzmy, blues rockową. Nie, tam nie masz ochoty pójść na próbę? No, nieustannie mam. Mam nieustannie, to jest świetna przygoda, no posiadanie zespołu, nawet której nie występuje nigdzie, nie? Jakby to takie moje doświadczenie było, że my nieustannie graliśmy, mało kiedy występowaliśmy, ale to było samo sobą przygodowe. Ale właśnie to nie było chyba najważniejsze, to występowanie, prawda? Tylko to wspólne tworzenie czegoś. Pewnie, no hasło próba, to jest było najważniejsze w tym, nie? Próba to było coś, nie? Idziemy na próbę. Nie? Moi wszyscy koledzy nie chodzili na próbę, ale ci moi zespołu, my mieliśmy próby, to był jakiś wyróżnik nas, nie? No to fajnie. Próba, a góry. Jak to z tymi górami? No z górami to będzie tak, że w polskich górach to będę w tym roku na wakacje. Taki mam przynajmniej plan. Natomiast to nie są te góry, w których tam zamierzałem swoje jakieś, powiedzmy, pasje górskie realizować, bo te z kolei właśnie przenosiłem troszeczkę dalej od Polski. No tutaj nie mamy z gór tych wysokich. No od kilkunastu już lat chyba dzisiaj to nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że w te góry wyższe trochę już nie jeżdżę. To moja taka świadoma kalkulacja, co też nie jest tajemnicą. Ostatni raz byłem na Kaukazie, na górze o nazwie Kazbek. To nie jest góra trudna technicznie, ale tutaj nie, w moim przypadku nie o technikalia chodziło, tylko o obcowanie z tą przyrodą, to taką, no i żywiołem chyba. Dziką. Z dziką, tak. Dziką, ale niekoniecznie w sensie tam cywilizacji, odległości od niej czy bliskości, bo dzisiaj ta cywilizacja wdziela się wszędzie, natomiast bardziej chyba z żywiołami i ze samym sobą. Nie? To chyba ta walka najbardziej mnie interesuje tak w ogóle w życiu i ona się w taki najbardziej pełny sposób gdzieś to materializuje właśnie chociażby w górach, przynajmniej według mnie. Stąd pewnie taka chyba pasja. Chyba lubisz mieć pod górkę, haha. Tak, no ja mam to taką naturę, sam się, tak. Sam się z siebie śmieję, że ja cały czas sobie szukam wyzwań jakichś. No, tak jak słyszę. Tak, ale to się sprowadza nawet do prostych rzeczy. Ja kiedy nawet biegam sobie tam hobbystycznie, to tam jakby biegać w dobrej pogodzie, to sobie może każdy. Martwic Iwanow musi biegać, kiedy jest śnieżyca, kiedy leje, nie? To takie coś. A masz specjalne takie nakładki na buty, żeby się nie ślizgały po śniegu, po lodzie? Nie mam takich nakładek. Tak. Polecam. Się ślizgam. Ślizgasz się, a no, no zapomniałam, lubisz pod górkę. No nie może być prosto, ani łatwo. No dobrze, a powiedz mi, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać słuchaczom naszego podcastu? Dodać chciałbym tyle, że mam nadzieję, że ta książka, mówię tutaj o wietrze, przypadnie wam po prostu do gustu. No, przeczytajcie i dajcie znać gdziekolwiek w sieci, pozostawcie swój ślad po sobie, czy wam to się podobało, ta historia. Czy weszła wam do głowy, tak? Tak, no i jak patrzycie na wiatr po przeczytaniu tej książki? Właśnie. Marcinie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję.
Przypomnę tylko, że książkę Wiatr Marcina Silvanowa można kupić w formie papierowej, ale też w e-booku. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.